Cześć wszystkim! Znowu Pony 7, a dzisiaj zagramy sobie w Hellblade Senua's Sacrifice. Dobra, czym jest Hellblade? Hellblade to jest walking simulator, czyli taka gra, która głównie nastawia na fabułę i na przedstawienie świata. Aczkolwiek ma również mocne aspekty akcji i zagadek, nazwijmy to, logicznych. Główną jakby cechą Hellblade jest to, że główna bohaterka ma psychozę i to odzwierciedla się w wielu aspektach gry, przez co gra trochę jest może dziwna, trochę może niepokojąca dla niektórych osób, ale z pewnością jest unikalna. Dlatego będę ją pokazywać. Jeszcze małe wyjaśnienie. Kiedyś tydzień temu streamowałem tą grę, ale jak później zobaczyłem na nagraniach, jakość audio była beznadziejna, więc stwierdziłem, że ta gra zasługuje na lepiej i dlatego będę ją nagrywał w lepszej jakości i będziemy grać od początku, żeby wszystko było dobrze zrobione. Więc wszyscy ci, którzy oglądali streama, musieli wszystko obejrzeć od początku. Ci, którzy nie oglądali, cóż, no widzieli wszystko od nowa. I dobra, małe wyjaśnienie jeszcze, a raczej informacja, którą ta gra pojawia na początku, przy starcie. Tą grę najlepiej oglądać na słuchawkach. Wierzcie mi, to jest prawda. Słuchawki są bardzo dobre dla tej gry. Dlaczego? Może niedługo się dowiecie. Dobra. Dobra, rozpocznijmy nową grę. Tak, skasujemy stary save i jedziemy. I dobra, jeszcze może moje małe komentarz. Ponieważ ta gra ma bardzo mocną samoekspozycję. Więc będą duże fragmenty, przy których po prostu się zamknę i pozwolę grze mówić samej sobie. Ponieważ tak, gra robi to dużo lepiej, więc nie zdziwcie się, jeżeli mój komentarz w niektórych momentach będzie szczątkowy. Jeżeli założyliście słuchawki, to już wiecie, dlaczego się one przydają. Dla tych wszystkich, którzy słuchają na głośnikach, mam informację, te wszystkie głosy, które pojawiają się w tle, one brzmią dużo lepiej na słuchawkach. Dużo, dużo lepiej. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Tak, tragedy. That's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. Okej, pamiętajcie ten fakt o tragedii. On się później jeszcze pojawi. Just like it changed her. Tak, Senua, nasza główna bohaterka, cierpi na psychozę. I pewne wydarzenia w niej życiu miały na to wpływ. Część z nich znamy później. Zdecydowanie tutaj nie jest bezpiecznie.
Okej, okay, jakby co, to gra na razie sama się przedstawia. Na razie nie mam żadnego kontrolu poza kamerą. Więc zobaczmy, co się będzie działo. Przy okazji grę zrobiło całkiem małe studio Ninja Fury. Nie mam dokładnych danych na temat ich ilości, ale... To nie było duże studio. I gra jest bardziej znawana jako za indie. Więc proszę, docencie jakość grafiki. Jak na takie małe studio jest naprawdę świetna. Postarajmy się, żeby było inaczej. Ci panowie już nikogo nie zobaczą. Nikogo. What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself. Cóż, a dobrze, że się boi. Znaczy, że ma jakieś emocje. Znaczy, że to jest człowiek. You might try and ignore it. Każdy człowiek by chyba srał w gacie przy takiej scenarii. Już bardzo się natrudził nad wystrojem wnętrz. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. Mm-hmm. Okay, w końcu dopłynęliśmy. Patrzy na nią, cała się trzęsie. Ty dziwne spojrzenie. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Może? Że to my teraz będziemy sterować Senuą? Mamy dużą, całkiem dużą rolę do odegrania. Wow, rozmycie ekranu. Niektórzy ludzie tego nie lubią, ale dobra. Zanim zaczniemy grać w tą grę, czy ktokolwiek jak zacznie zagrać w tą grę, proponuję sprawdzić sterowanie, bo gra nie tłumaczy sterowania. Gra w ogóle nie próbuje niszczyć inwersji, połączenia jakby ze światem gry i w ogóle nie mówić ci o czymś takim jak sterowanie. Tak. A przy okazji, to jest głaz. Głazy zawierają informacje o świecie i jednocześnie są znajdźkami.
wszystkie białe znaki to głazy, które już znaleźliśmy w poprzednim przejściu, więc troszkę ich było. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to hell's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea, and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Okay. Hops. Przy okazji możemy biegać. Przygnijmy się. Nic nie nadchodzi. Biegniemy przecież. Nic nie nadchodzi. Wszystko jest dobrze. Idziemy, tam jest ogień. Ogień jest dobry. To nie jest dobre miejsce. Światło. Ciemność. Światełko. Lepiej. Land of mist and fog. The old fool was right. What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. Tam zmierzamy. Hej, co ty masz tu, dziewczyno, właściwie? Czy to jest czaszka? Czy to jest kamień? Nic nie słyszysz, to się nie dzieje, dziewczyno. The source of the darkness is in Helheim, and the goddess Hela holds his soul there. Czyją duszę? Her dear beloved, Dillian. Okej. To jak on się tutaj znalazł? Przy okazji wygląda na to, że wspomnieli również o starym głupcze, który mówił. Kiedy aktywowaliśmy ten kamień. Nim również będzie wspomniane. Potem. Na razie możemy sobie strzelić selfie. Aż ta gra ma tryb. Tryb robienia zdjęć. Bom. I bardzo ładnie to wygląda. Można również filtry różne dodawać i tak dalej. Ale dobra, nie róbmy tego. Na razie. Okej, musimy znaleźć tam przejście w takim razie. Chyba to przejście nie będzie polegało na umieraniu. Przynajmniej starajmy się, żeby nie polegało na tym. Okej, kolejny kamień. The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Okay.
to w drogę. Dobra, spadł. Kiedy zrobiła konstrukcja. Pewnie zaraz się tam znajdziemy. Nie. Mamy rację. Kryta ścieżka. Okej, dobra. Zaczyna się gra. To stary głupiec. Nie wyglądasz najzdrowiej. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Look really clearly. Focus. Okej, dobra. Skupiamy się. Okej, i na tym polega większość zagadek logicznych, nazwijmy to, w tej grze. Znajdujemy jakąś runę, żeby otworzyć drzwi. Z taką runą musimy znaleźć element otoczenia, który wygląda jak ta runa. To akurat nie jest trudne. Ale będą trudniejsze zagadki. Wierzcie mi. Dobra. A pierwsza brama. Tak, zadziałało. O, patrzcie, jesteśmy na tych drabinkach. Pada. My people pay a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Okej, cokolwiek powiesz. 9 lat niewoli. Another voice joins us. She wants to try to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? Aha, więc jej psychoza pogarsza się z czasem. Z czasem dochodzą do niej kolejne głosy. Okej, dobra. Wcześniej tego nie zauważyłem. Pierwszy raz przychodziłem. Jak teraz mniej więcej wiem już, co się dzieje, to mogę bardziej zwracać uwagę na takie rzeczy. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. She's gonna be just another body. Rainer coming. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki.
The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Okej. Okay. Wiemy, z kim mamy pogadać. Przy okazji, te kamienie głównie opowiadają właśnie różne legendy nordyckie. Nie mity. Będę je znajdował, to będę przy nich przystawał. Bo jak odejdziemy za daleko, to kamienie cichną. Więc może to trochę zajmie czasu, ale... Ale może być ważne. No dajesz, syna, dajesz. Ktoś tu jest? Poza nami? I głosami? Czas chyba dobyć tego miecza, co Marcenua. Odpowiedź chyba jest nie. Ała. Tak, teraz pora na miecz. Okej, dobra. Mamy parę rzeczy, jeżeli chodzi o walkę. Mamy lekkie ciosy, ciężkie ciosy, mamy blok i mamy uniki. I mamy też kopniak. I mamy kontrę. Więc jeżeli tyle chodzi o walkę, może zacznijmy na praktycznie pokazywać, jak ona działa. Na razie starcia będą proste, jeden na jeden, ale to później się zmieni. Okej, to było parę ciężkich ciosów. Dobra. Dobra. Szybko padł. Tu chyba więcej ich przybywa. Jak mam się bronić? Oni są z cienia. Nic im nie robię. Okej. Zmarzamy trochę. Nie za bardzo możemy im coś zrobić. Ała. Ciężki, choć jak tak powinniśmy uciekać. Okej. To nie skończyło się najlepiej. I to koniec.
Nie do końca. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. To nie zadziała. Okej. Okay. Tu mamy taką informację, że gra się zawiera permadef. Jeżeli będziemy przegrywać w walkach, to gra się skończy permanentnie. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. W takim razie nie ginimy. Więc mamy tak jakby pierwszą misję. By przejść dalej, musimy pokonać dwóch bogów. Tak. Każdy za jedną bramą. Ach, te głosy. Piękne i straszne. Okej, dobra. Na razie tyle skończymy. W tym odcinku pójdziemy do tych prawych wrót. To będzie Bóg Ognia. Ponieważ on jest tak jakby bardziej typowy. Bóg Ilos jest trochę mniej. Więc tak jakby bardziej zaprezentuje rozgrywkę. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!